Siemano, widzowie, nie uwierzycie, co właśnie udało mi się zrobić. Włamałem się na konto Lucyfera w Minecraft. Nie wierzę, że to się udało. Normalnie sobie siedziałem, nawet nie nagrywałem, bo nie wierzyłem w to, że to się uda. Wpisałem sobie tego maila, co znaleźliśmy go na poprzednim odcinku, wpisuję, coś tam sobie klikam, wymyślam sobie jakieś hasła i trafiłem. I ja jestem w szoku teraz, nie? Ja jestem już w Minecrafcie, wchodzę sobie w multiplayer i widzę palionowo. Jedyny serwer, na jakim w ogóle Lucyfer jest. I uwaga, ja jestem, przyznam szczerze, lekko zestresowany. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego, więc uwaga, wchodzimy. Ja zamykam oczy, nie chcę widzieć, gdzie jesteśmy. O nie, słyszę, że się coś pali. Dobra, czekajcie, zanim w ogóle spojrzę cokolwiek, zasłonięte oczy mam, zasłonięte, patrzę, ja nawet zrobię sobie tak. Tak, zasłonięte oczy mam. Uwaga, słyszę, że się coś pali, co oznacza, że prawdopodobnie jesteśmy albo, kurde, mocno się pali, to albo jesteśmy w nederze, albo jesteśmy, kurde, nie wiem, w jakimś, no może w tej jego bazie w sumie możemy, no w tej jego bazie raczej będziemy. Dobra, mam nadzieję, że odkryjemy jakieś tajne pomieszczenie. Dobra, uwaga. Zasłonięte oczy mam, strzelam, że jesteśmy w bazie Lucyfera, tej kopule, tej takiej. Dobra, uwaga, otwieram oczy. Co to jest? Jaki mamy level? Ej, dobra, co tu się wydarzyło? Dlaczego Lucyfer ma 3371 level? Ej, to się nie dzieje na... Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce w ogóle? O kurde, my jesteśmy w nederze całkowicie. Ja pierniczę. O kurde, co tu się wydarzyło teraz? O jeny. Dobra, to też pali Lucyfera? A już jestem w szoku. Dobra. Dobra, co to jest za miejsce? O, tam jakiś Enderman sobie stoi. Nie mam żadnych narzędzi, nie wiem, gdzie ma swoje narzędzia. Kurczę, co ty mnie tu tak smażysz? O co tu chodzi w ogóle? Jaka dziwna akcja. Ej, dobra, totalnie nie wiem, co to jest za miejsce i nie wiem, dlaczego akurat tu trafiłem. Widzę, że Lucyfer jest troszkę głodny, a totalnie nie ma nic... Ej, dobra, sprawdzamy, co ma w Enderchestie. Sprawdzamy, co ma w Enderchestie. Tu mogą być naprawdę niezłe skarby. Dobra, uwaga, ja strzelam, że tam będzie... Tam będą wszystkie jego narzędzia, zbroja i tak dalej, i co jeszcze może tam być? Nie wiem. O kurde, ile? No dobra, zabierzmy sobie troszkę, bo jestem głodny, a nie chcę, żeby mi sprinta zabierało. Chcę mieć, o kurde, ale dlaczego ja w ogóle... Dobra, nie, robimy inaczej, patrzcie, robimy tak. Pum, w dół, dobra, okej. Okay. Cofniemy troszkę go w rozwoju w ten sposób i teraz tak, wywalamy to wszystko. O kurde, zostawię tylko jeden stack, tak żebym ja miał co jeść teraz na odcinku, nie? Ale pod koniec tego filmu wyrzucam to z ekwipunku i ten, dobra, co to jest za miejsce w ogóle? To jest jakieś zejście na dół. Tak, tu chodzę jak u siebie bym był, nie? Ale troszkę tak jakby jestem u siebie. Dobra, to jest jakiś enchant, nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Dobra, włamaliśmy się na konto jego, wyzerowaliśmy mu ender chesta, będzie w szoku. W ogóle woda w nederze. Jest to jedyny sposób na to, żeby ona była w nederze, ten kocioł. Dobra, ciekawa sytuacja. Dobra, zwieźmy, o co tu chodzi, nie wiem, co to jest za miejsce totalnie. Są jakieś klatki. Tu są jakieś rzeczy. W ogóle ile tu jest tuneli jakichś dziwnych. Tu jaki most jest. Nieskończony most. Okej, dobra, nie wiem co to jest za miejsce. Dobra, przejdźmy tu. Tu jest masa jakiejś, kurczę, tego, jak to się nazywa, lawy. Tu też jest lawa. Ender chest znowu. Nie ma nic. On w ogóle narzędzi nie ma? Czy on gdzieś chowa w jakimś miejscu specjalnym? Ej, nie wiem, totalnie, widzowie. Dobra, zwieźmy to miejsce. I góra czy dół? Dobra, na dole jest lawa, idziemy na górę. Dobra, tutaj. Tu jest... Ej, to jest, kurczę... No, jabłuszkiem zasilimy? A, nie da się jabłuszkiem zasilić. No, trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. Ej, ile on tu ma tych enderchestów w ogóle? Enderchest obok enderchesta. Po co? Po co? To jest totalnie dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, jesteśmy na samej górze? Nie, jeszcze tu jest coś wyżej. Kurde, długo... Ej, tu jest jakieś wyjście jeszcze. Ale tak jakby niedobudowane. Nie wiem, o co chodzi. Nie chcę tam przechodzić może, nie mam narzędzi żadnych, to jest najgorsze. Dobra, tu jesteśmy na samej górze tak jakby, dobra. I stąd widzimy wszystko, co tu się, że tak powiem, kreuje. Dobra, to jest jakiś zamek ogólnie jego, domyślam, czyli jakby... Rozumiem, że trafiliśmy do jego jakby, do jego głównej siedziby. O kurde, prawie spadłem na dół. Ja nie mogłem, zginął na bank. Trafiliśmy do jego głównej siedziby tak jakby. Ej, w sumie to ja bym mógł zginąć, chociaż nie wiem, czy ja bym zginął, jakbym do lewy wskoczył, ale z wysokości? Z wysokości można by było i zginąć chyba. Dobra, ale w każdym razie to jest chyba jego jakaś tajna baza. Taki, wiecie, może jego główna baza i dlatego tutaj siedzi. Pytanie, gdzie ta baza jest? Tego totalnie nie wiem, ale wiemy, że gdzieś w nederze. Ej, tu jest jeszcze wyżej. Co jest grane? Jak to jest wysoko? Co jest? Mogę... Dobra, mogłem tu przejść. Okej, zobaczmy, jak tu jest... O kurde, ja mam lęk wysokości w Minecraft, widzowie. Ej, ten tunel mnie, znaczy ten most mnie do czegoś tam, znaczy ciekawi mnie, do czego on prowadzi, nie? To mnie zastanawia teraz. Dobra, zejdźmy tutaj na dół może.
i po prostu zobaczmy, zwiedźmy resztę jeszcze tego wszystkiego, bo nie zwiedziliśmy wszystkiego, a wydaje mi się, że możemy odkryć tutaj jakieś dziwne, fajne skarby. No i sam fakt, że jesteśmy włamani na konto Lucyfera, no przecież to jest genialna sprawa. Teraz możemy robić to, co on robił mi, sabotować po prostu. Dobra, zejdźmy na dół, bo tam jeszcze nie byliśmy. Tu jest jakieś zejście drabiną. Dobra, schodzimy niżej. Ej, tu są jakieś klatki! O kurde. Znowu Ender Chest. Dobra, pusty, no przecież go ograbiłem. Tu jest masa lawy. O co tu chodzi? Tu jest coś, kurczę, postawione tak dziwne. Ale nie wiem, czy... Do czego to prowadzi? Tam jest jakiś tunel. Chyba. Ej, dokądś to prowadzi. Musimy to sprawdzić chyba. Kurde, tylko boję się, że ja tu zginę. Ej, dobra, zabiorę sobie tą wełnę. Może nią się będę mógł jakoś podbudować fajnie tutaj, żeby zejść tam na dół. Tu by trzeba było postawić blok. Tylko najgorzej, że akurat wełna. Kurde, ale jak ja wrócę później. Ej, dobra, nie mogę tam zejść. Nie mogę tam zejść teraz. Drabina. Drabina, to jest to, co nam się może przydać. No, drabiny są git później do powrotu. Tylko na co ja postawię tą drabinę? I jak ja później postawię tu, żeby stąd wyjść? No dobra, nie, no widzowie, nie jesteśmy w stanie stąd wyjść, tam na razie wejść. Może tu później przyjdziemy, jeżeli znajdziemy jakieś narzędzia, które by nam się przydały tutaj do czegokolwiek, to wtedy możemy się tam cofnąć, albo znajdziemy jakiś blok. Kurczę, wiecie co, czekajcie, sprawdzę, dokąd prowadzi ten most. Bo to mnie ciekawi bardzo. I może tam będzie jakiś blok na końcu, który będziemy mogli wykopać, wiecie o co chodzi, nie? I dostaniemy się tam do czegoś. Boże, ile tu jest Endermanów, kurde, aż... Czekajcie, bo mnie plecy swędzą, bo ja mam oczywiście mokre plecy. Tu jest tak gorąco, że to jest tragedia jakaś. Ale dojdźmy na sam koniec. Ej, tu jest, no drewno jest, możemy tu drewno zebrać. Ej, dobra, bierzemy to drewno. Tam mogłem pójść też, na górze. Dobra, nie patrzmy się na te Endermany tylko, żeby mnie tutaj... Ej, tu jest jakiś portal. Ten portal dokądś prowadzi, tylko nie wiem dokąd. Czy chcemy przez niego przechodzić? Może przez niego przejdziemy, zobaczymy. Jak ja mogę stąd wyjść? Halo? Halo? O co tu chodzi? Dlaczego? Dobra, nie wiem. Musimy wrócić z powrotem. Nie mam czym się podbudowywać w ogóle. Zjem sobie znowu jabłko albo co, bo mnie stać. Ale tak sobie wyrzucę jedno profilaktycznie na zewnątrz, żebym nie czuł się źle z tym, że jem na koncie Lucyfera tak potężne jabłka. Ale dobra, wejdźmy tam na górę, bo pamiętacie, tam było... O, tam przejście jest. W tamtym miejscu. I tam jest drewno, mogliśmy je ogarnąć stamtąd. Dobra, kurde, zwaliłem, że tego nie zrobiłem od razu. Muszę to zrobić, bo... No to nam się przyda, a tu widzę, że nie ma nic, to ja jestem w stanie wykopać ręką, a to jest jedyna rzecz, którą tam mogę wykopać. Więc ogarnijmy to, czekajcie, to tu się wychodziło. Wyjdźmy na górę, myk, 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 tutaj to było. I chyba tutaj, jak to wyjdziemy już, tu to było, tak, tu. I teraz możemy przeskoczyć na spokojnie, up, dobra. I zbierzmy to drewno. Weźmy tutaj gdzieś na górze, tak, żeby ono na pewno nie spadło. No i najlepiej byłoby skopać całe, więc skopmy może to całe. I będzie git, to nam powinno wystarczyć, tak mi się wydaje. Bo jak to przerobimy, to mamy 4 razy 4, to jest 16, więc 16 bloków to jest już całkiem... Tu jest 5, dobra, to będziemy mieli 20, no to git. 20 bloków to jest już sporo, do podbudowywania się damy radę. Nie zrobię z tego narzędzi, chyba że drewniane. W sumie drewniane mógłbym zrobić narzędzia. Czy chcemy z tego robić drewniane narzędzia? No w sumie, czemu by nie, chociaż na co mi te drewniane? Kurczę, chyba nie będę ryzykował, nie będę marnować tego. Dobra, zróbmy tak. Tak, dobra, i tu przeskoczmy sobie, już jesteśmy na drugiej stronie, super. No i teraz możemy zejść na dół, bo mamy 14 bloków jeszcze do podbudowywania się. Więc to nam w zupełności wystarczy, dobra, robimy... Chciałem zeskoczyć na dół, ale dobra, to może nie jest mądre. Chociaż nie zależy mi na tym, żeby przetrwać tu jako Lucyfer. Bo w sumie to nawet dobrze byłoby nim sobie tak umrzeć po prostu, wiecie o co chodzi. Dobra, zejdźmy tu na dół. Teraz możemy, postawmy tu blok i zobaczmy dokąd to prowadzi. O co tu chodzi? Naprawdę ja mogłem sobie wejść tutaj jakoś bokiem i nie z tych wszystkich bloków nie zdobywać? Tu jest jakiś labirynt? Nie, o co tu chodzi? Dobra, nie wiem gdzie ja jestem totalnie. Dobra, nie. Wróćmy z powrotem, nie wiem co tu się kryje. Wejdźmy może... Kurde, dobra, wyjdę tędy, jak tutaj jest jakaś opcja wyjścia. To wyjdźmy sobie bokiem. Tu przeskoczymy i jakoś uda nam się to wyjść. A, tylko jak ja wejdę teraz do środka, do tego jego zamku, może tu. Takiego, tylko jak ja teraz to zabiorę. O, ale mamy problemów tu, widzowie. No, teraz żeby Lucyfer, dobra, ten item zniknie po czasie, tak mi się wydaje, więc niech sobie to tak, że tak powiem, tutaj leży. Zobaczmy tutaj, bo jeszcze było zejście na dół właśnie. O kurde, ale miałem cofkę. Dobra, tu jest lawa jakaś, przeskoczmy to. Chociaż nie wiem właśnie, czy Lucyfera pali lawa? Chyba nie. Dobra, o kurde. A tu? Dokąd to prowadzi? Coś jest za tym? Tam się coś pali. No wygląda to tak, jakby tam coś miało być w sumie. Przekopmy jeden blok może i zobaczmy co jest po drugim. Albo kurczę, zrobię te narzędzia może jednak. Dobra, robię te narzędzia, zobaczymy, może uda mi się coś przekopać tu ciekawego i... Wiecie, bo ja rozwalam te bloki, to że tak powiem, nie wygląda to dobrze, a teraz jak to rozwalę... O!
Tak, coś czułem, że tu coś może być. Dobra, bierzemy ten crafting i ogarnijmy sobie resztę. Wejdźmy tutaj, rozwalmy to. Dobra, jesteśmy w środku. Dokąd to nas zaprowadziło? Tu coś jest, jakaś cela. Zejście na dół, okej. Tu są jakieś tabliczki. Mówiłem ci, że masz nie wtrącać nosa w nie swoje sprawy. Stąd nie ma wyjścia. Nie wiem, o co chodzi, widzowie. Nie wiem, o kogo chodzi, o co chodzi i czyje to są wiadomości. Tu jest jakaś skrzynka. Nic tu ciekawego nie ma, że tak to ujmę. Tu widziałem jeszcze dziurę jakąś. Zejdźmy tu na dół przez tą drabiną. Okej. Dokąd to prowadzi? No znowu jest jakiś labirynt. Ja nie mogę, to jest tych labiryntów. O nie, to jest to miejsce! O, ja tak kombinuję jak koń pod górkę, a tu wychodzi na to, że jestem w stanie... Czekajcie, gdzie ja idę? A, dobrze, idę. Że jestem w stanie wszędzie dotrzeć z każdego miejsca, wiecie o co chodzi. Tu jest jakaś... Co? Tu są jakieś rzeczy? Fajnie, fajnie, bierzemy sobie oczywiście, przydadzą mi się. Znaczy ja oczywiście wszystkie wywalam jeszcze, nie? Zaraz, w sumie bierzemy wszystko i wywalamy za burtę. Ale póki co mi się przydadzą tutaj na tym kącie, żeby mieć cokolwiek. Dobra, zamurujmy to, żeby nikt się tutaj nie spodziewał, że my tu byliśmy. Skąd ja ten blok mam? Chyba z tej skrzynki był. Dobra, nieważne. Wyjdźmy na górę. Czy ja zwiedziłem już wszystko? Wiesz, że nie będę sprawdzał. Tu coś jest. Izolatka, ty. Izolatka. Dobra, to mnie nie obchodzi. Dobra, tu byliśmy na dole. Ale wiecie, co zrobię? Patrzcie, biorę ten enchant. Kurde, wywalam mu to za burtę wszystko. Jo, nie mogę, to jest plan. Wszystko mu palę. Wszystko dosłownie. Zaraz tak, żeby wszystko stracił. Wiecie, o co chodzi. Dobra, uwaga, tu. Dobra, palimy to z tego miejsca. Palimy to, to już nam się nie przyda. Mamy kill off, palimy to. Dobra, wszystko palę. Nie wiem, czy mam wszystko palić, w sumie, boję się. To mi się jeszcze może przydać. Dobra, rozejrzmy się tutaj jeszcze, bo mam wrażenie, że wszystkiego nie zwiedziłem. Tu jest jakaś sala w ogóle jakaś, tak jakby on rozmawiał z jakimiś innymi osobami i jakieś plany tutaj omawiali, czy coś tego typu, wiecie o co chodzi. Ale w sumie tutaj nic więcej nie ma, mam wrażenie, że wszystko zwiedziłem. Jedyne, co to mnie jeszcze zastanawia, tamten, jak to się nazywa, ten portal tam, więc możemy tam pójść go sprawdzić, przejść przez ten portal, a ja tymczasem może wyrzucę to już, żeby już tego nie mieć. Zjem sobie po raz ostatni tak, żeby dosyta być najedzonym, żeby mi starczyło. I wywalamy te wszystkie rzeczy, dobra, poszło, trudno, już nie ma odwrotu. Idziemy sprawdzić ten portal w takim razie, bo jestem ciekaw, dokąd mnie ten portal zaprowadzi. I zobaczymy, co tak naprawdę ukrywa Lucyfer i gdzie ten portal w ogóle się otworzy. Bo wtedy będziemy mogli, jakby wiecie, spisać kordy i jakby wrócić tu, czy coś tego typu. Nie wiem, zobaczymy coś. O kurde, spojrzałem na tego. Nie, zostawcie mnie. Dajcie mi wyjść. Dlaczego wy mnie atakujecie? Zostawcie mnie. Dobra, szybko do tego portalu. Proszę, zostawcie mnie. Nie bijcie mnie, nie. No kur... Wywaliło mi Minecrafta. O nie, widzowie. Ajajaj, wywaliło mnie z konta Lucyfera. Chyba się zorientował, że jesteśmy na jego koncie. O nie, najgorzej na świecie. Kurde, dobra, straciliśmy niestety możliwość. Kurde, ale dobra, przynajmniej spaliłem mu wszystkie koksy, to jest najważniejsze. Dobra, kończę ten odcinek, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Ja muszę znaleźć sposób na to, jak zbanować w takim razie Lucyfera na moim koncie na YouTube. Mam nadzieję, że jutro znajdziemy na to rozwiązanie. No a póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie, włamaliśmy się na konto Lucyfera i wiemy, że jest jakiś zamek, o którym nie wiedziałem. Ale dobra, widzimy się jutro, pozdro, elo!